wziąć się wyżej. Ale zobaczymy, czy mi się to uda. Jak skończy się to spotkanie? Przekonajmy się wspólnie. Witamy Państwa z Selhurst Park. W Londynie dziś piękna pogoda, więc tym serdeczniej zapraszamy na dzisiejsze spotkanie, które rozpocznie się już niebawem. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy wysokie oczekiwania względem dzisiejszego spotkania, ale liczymy, że obie drużyny dostarczą wrażeń, które zaspokoją najwybredniejszych koneserów futbolu. Czuć już naprawdę wspaniałą atmosferę na stadionie. Oby przełożyło się to też na mecz. Cóż, nie jest to dla nich łatwy sezon. Cały czas znajdują się w okolicach dołu tabeli i nie mogą znaleźć sposobu, żeby się stamtąd wydostać. W ich grze na pewno nie wszystko należy zaliczyć na minus, więc kto wie. Może dziś wyciągną najlepsze elementy z poprzednich spotkań i znajdą receptę na sukces. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. I zaczynamy zza linii bocznej. Trudno nie wspomnieć o tym, że dla jednej z osób będzie to wyjątkowe spotkanie. Zalicza bowiem pewien kamień milowy w klubie. 200 spotkań w jednym klubie to nie lada wyczyn, a po występie w dzisiejszym meczu właśnie tyle będzie mieć na koncie. To piękna liczba, którą udowadnia przywiązanie do klubu. Jest niewątpliwie istotną postacią w zespole, na którą wszyscy mogą liczyć. Ciekawe, czy w jakiś spektakularny sposób uporonuje dziś tego. Uderza! Pusta bramka! Tak! Tego nie dało się zepsuć! Trafia do pustej bramki! No to mamy 1-0. Zola. Rangers coraz bliżej bramki przeciwnika. Wystrzeli! Akcja jeszcze się toczy. No i błyskawicznie kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozbita. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. No to mamy 2-0. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Okazja jak marzenie. Ajajaj, sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. No i teraz strata piłki. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Zola. Mija obronę tym podaniem. No cóż, z dużej chmury mały deszcz. Happy birthday to the coolest football player, Bodie Jeffries. Happy birthday from all your friends and family. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie.
Świetny teraz odbiór we ma 100% szansę. Piłka w siatce. Ależ są w formie. Mają teraz już 3 bramki przewagi. Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Znowu tracą gola. Zaczną ze środka boiska. Rangers wydają się być poza zasięgiem. Saints atakują wolnym skrzydłem. Zdecydowanie, ale czysto. Zola. Dobra centra w szesnastkę. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. McGregor. Tracą teraz piłkę. Ładne minięcie, może być groźnie. Wybija piłkę z dala od bramki. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają 4 bramki przewagi. I na powtórce widzimy, jak znajduje się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i pewnie wykańcza tę akcję z bliska. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Lehmann. Jest pod presją. Kibice nie są specjalnie zadowoleni i trudno im się dziwić. W końcu ekipa, którą wspierają, przegrywa, a do tego nawet nie bardzo jest w stanie pograć tu piłkę. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. I teraz zmiana posiadania. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Drużyny znów wybiegły na murawę. Zespół Saints w pierwszej odsłonie spotkania został stłamszony. Muszą wiele zmienić w swojej grze, jeśli chcą mieć szansę w tym spotkaniu. Groźnie, może strzelać! Dobrze teraz broni, brawo! Daleko dogrywa w pole karne. Dobrze, to teraz wybiła. Doszedł do tej piłki, będzie groźnie. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Saints przed szansą, na skrzydle jest dużo miejsca. Oj, proszę, udana interwencja przy dośrodkowaniu. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki.
i strata piłki. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Okazja teraz! Tak, bez najmniejszych problemów wyłapuje tę piłkę. Statystyki nie kłamią. Gdy ma się tyle okazji, musi to... No, teraz zrobiło się groźnie. Oj, no tak. To uderzenie z pewnością miało wyglądać zupełnie inaczej. Lepiej, precyzyjniej. Dobre chęci to jedno, ale w takiej sytuacji liczy się instynkt i timing. Tutaj ewidentnie czegoś zabrakło. W efekcie mamy wolej do zapomnienia. Messi. To może być groźne. Będzie kontra. Zagranie na dobieg. Popatrzmy. I po akcji. Aż szkoda. Szansa! O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Messi. Saints ze stratą teraz. Nieudane zagranie od bramki, oby nie było konsekwencji. A i przez chwilę było gorąco po tym oddaniu piłki, no ale ostatecznie broni to. Tak, to było nieodpowiedzialne zachowanie, ale koniec. Teraz poszedł, jest za obrońcami. I jest! Trafia do siatki! Obecny wynik 4-1. North Fates. Rangers mają dużo wolnej przestrzeni na skrzydle. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Nie kombinuje, wrzuca. Oj, to błąd. Bramkarz wyrzuca piłkę na aut. Uwaga, mocny strzał! Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Nici z tego kontrataku. Tracą piłkę. Uwaga, będzie okazja! Proszę Państwa, kolejna bramka! Odjeżdżają na 4 gole. To się nazywa deklasacja. Na tablicy wyników 5-1. Rabija. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Uwaga, okazja! Coś niesamowitego! Jeszcze jedna bramka! Ewidentnie rozwiązał się worek z golami. Ani myślą zwalniać tempa. To jest knockout! Nabija. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Przeniesienie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło. Rabija. Przeciwnik liczył na... No nie, do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Będzie korner. Zbiega teraz ostro ze skrzydła. Udana teraz obrona tego strzału.
Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Była szansa na kontra, ale to musi być wszystko lepiej rozegrane. Broni swojej bramki jak należy i walczy nawet o piłki na przedpolu. Udana interwencja. Faul, gwizdek, wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Do końca zostało już tylko 5 minut. Zola. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Ma sporo możliwości podania, na co się zdecyduje? Messi. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. No i będą teraz jeszcze 2 minuty do liczonego czasu. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. Game, set, match. Koniec spotkania.